Orszaki, dworaki, szumpawi chmur. Orszaki, dworaki, szumpawi. Historio, historio, tyle w dobie marzeń. Często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszaki, dworaki, szumpawi chmur. Orszaki, dworaki, szumpawi. Księdza biskupa Cyryla Klimowicza z Syberii, który jest naszym dzisiaj specjalnym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani konsul za zaproszenie, za przywitanie nas dzisiaj tutaj. Zanim poproszę księdza biskupa i przekażę mu mikrofon, chciałbym zrobić takie krótkie wprowadzenie i przedstawić krótki biogram jego życia, jego działalności. Ksiądz biskup Cyryl Klimowicz dość dobrze zna i doświadczył także losy polskich zesłańców, ponieważ sam urodził się jako dziecko zesłańców do Kazachstanu w 1952 roku. Jego rodzice zostali zesłani do Kazachstanu z terenu dzisiejszej Białorusi. Byli Polakami. Stamtąd ksiądz biskup powrócił poprzez Białoruś do Polski, gdzie w 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa mazursko-warmińskiego, księdza biskupa Józefa Glemna. Po krótkim czasie pracy w Polsce jako wikariusz na parafiach diecezji warmińskiej, na własną prośbę, własne życzenie, myślę, że kierując się także i tą miłością do tych stron, z których pochodzili jego rodzice, wyjechał do pracy na Białoruś, tam pracował jako dziekan, rektor i proboszcz w Długim na Białorusi i sam on został powołany na urząd biskupa pomocniczego diecezji mińsko-mohyleskiej przez Jana Pawła II w 1999 roku. Również przez Jana Pawła II został wyznaczony na biskupa największej diecezji w kościele katolickim, diecezji świętego Józefa ze siedzibą w Irkucku i tam posługuje od roku 2003. Księże biskupie, serdecznie zapraszam tutaj do nas, aby podzielić się właśnie tymi wrażeniami, doświadczeniem własnego życia jako dziecka polskich zesłańców na Syberię, tej drogi tułaczej, a również i tej pracy, którą ksiądz biskup prowadził na Białorusi, obecnie w Irkucku, także wśród tam mieszkających Polaków, ale także i miejscowych katolików. Ksiądz biskup podzieli się z nami takim osobistym, historią osobistego życia, a później zaprosi nas, abyśmy wspólnie przeszli właśnie przez tą jego diecezję, obejrzeli trochę slajd, również i przyrody syberyjskiej. Tak się serdecznie zapraszam. Ja nie chcę mówić coś, co przeczytałem, czy coś ktoś mi opowiedział, ale to jak ksiądz prowincja przedstawił, do tego wracać nie będę. Mając prawda 3 lata, mieszkać na Kazachstanie, to też jak zauważyłem, że gdzie nie pojadę do Polonii, pewnie, że Polonia to jest bardzo zwarta i to gratulacje, że trzymacie się jedności, takiej więzi rodzinnej, jako Polacy, jako rodacy, ale też u nas, ja później na końcu też powiem, nie tak prosto, ale jak może nie wy, ale nasi przodkowie też przeżyli bardzo trudne chwile w swoim życiu, zesłanie. I szereg stanie się pytań, jaki to ma sens, dlaczego akurat dużo ludzi poginęło, gonionych, zakutych w kajdany, wyrzuconych za to, że robili dobro, za to, że pracowali, za to, że po prostu byli świadkami tego dobra i Bożego, i ludzkiego, miłości, dobroci, wychowaniem dzieci, kształceniem i tak dalej. To w takim razie co robić? Ale moi drodzy, na wszystko przychodzi pewna odpowiedź, może nie od razu, ale później. Przyjechano
na moich rodziców, gdzie mieszkali. Mam jeszcze dwóch starszych braci. W nocy nie odkrywano żadnych drzwi, nie pukano drzwi, tylko okna wybite i pod karabinami zapisali, prawda, pakujcie manewy, godzina czasu i to koniec. Wrzucono w Bydlęcy wagon i wywieziono. Wyrzucono do Kazachstanu, to miasto, gdzie urodziłem się, miasta Mangildy, Turgajska oblast, Iliczowski rejon. W tej chwili to jest województwo Kustanaj, zmienione nazwę. I tam wyrzucono, przywieziono, powiedziano, tutaj macie i zdychajcie dosłownie, bo rodzice nie powtórzyli, ja tego nie pamiętam. Ale miejscowi kozacy dali te skóry, baranie, owcze, powiedzieli, że sami się kładźcie, dzieci, żeby was skorpiony nie ugryzły, bo na tamte czas nie było lekarstwa, jeżeli skorpion ugryzł, to już śmiertelne było kąszenie i tak dalej. Później się lampki sobie i tak dalej to było. Ja miałem 3 latka, kiedy jakoś też Pan Bóg tak dał, oczywiście rodzice bieżący, zarówno ze strony ojca i mamy, rodzice już nieżyjący, w Polsce pochowani. Właśnie jednak takim, prawda, modlili się i tak dalej, oczywiście to jest na pierwsze miejsce, powiadają było, ja pamiętam. I mama napisała do tam do urzędu, jakiegoś tam urzędu, tam kołkos, tam na wygnanie, tam urzęd, tam jakiś dyrektor, gazista, że chce odwiedzić swoich rodziców, obecna, przedwojenna, do 39 roku Polska, a w tej chwili Białoruś, Witebska oblast, Brastowski rejon, Dorowski, Silsowiet, Gierewnia, Padrukrza, tak pewnie brzmi po rosyjsku, po dzisiejszy dzień, tylko że wioski to już nie ma. I napisała, że chce odwiedzić swoich rodziców. I urodziło, ja to zawsze nazywam półcudem, gdzie spotykałem się z rodakami w wielu miejscach, oni zawsze mówią, to co myśmy ocalili, to cud. Ja mówię pół, tak, to jest tak trochę tak skromnie. No i dostała pozwolenie. Tato powiada, że zabieraj dzieci i uciekaj z tego piekła czym szybciej. I tak rodzice, myśmy się rozstali. Ja ojca w ogóle nie pamiętałem. W 1963 roku przyjechał tato na Białoruś z Polski. Pojechali do ambasady polskiej do Moskwy. I było jakimś sam cudem, nie wiem, to wszystko się odbyło. Udowodni, że to dzieci z prawego łoża i tak dalej, przecież oni metry kościelnych nie przyznawali. No i tak to właśnie się odbyło, że wszystko znaczy załatwili. I w 65 roku, myśmy we wrześniu, początek września, mama i moi braci wyjechaliśmy do Polski, do Polski województwo. Wówczas była bolszewickie. Do Komunii Świętej niestety, kiedy przeżywam zawsze Komunię Świętą, pierwsze dzieci, no w Syberii to i tak, dzieci małe i dorośli i tak dalej, różne to są, towarzystwo mieszane jest, ale zawsze mi, jak ktoś mówi, łezka w oczach staje, dlaczego? Bo musieliśmy w nocy, żeby nikt nie widział. Pytał się mama, dlaczego to dalej? Nie pytaj, idź tam, gdzie i tak dalej. Nauczyć się katechizmu. Wiadomo, było nieprosto. Mama powtarzała, zanim tam babcia świętej pamięci jedna i druga, ona mówiła mi, zanim powtarzali, tak się nauczyli. Kapłani, którzy byli właśnie, mieszkaliśmy w takim trójkącie, to Białoruś, Litwa, Łotwa. Na Białorusi było w jedną stronę iść kilometrów 11 do kościoła, Litwa to było takie wasiliczy, kościół drewniany, było 7 kilometrów. Na Białorusi, tam gdzie był ksiądz, gdzie ja zdawałem te egzaminy, tam chodziliśmy, prawda, był bardzo nerwowy, ksiądz był starszy, tam był już taki kapłan schorowany. Na plecach miał, bo był oczywiście w lagrach, wiadomo w jakich, wycięty krzyż na żywca, na plecach, prawda. Z kolei Masiewicza na Litwie miał pod każdy paznokieć podganiane te, prawda, takie, prawda, drewniane kołki, nie, i tak dalej, też. Był bardzo też sparaliżowany, zaczął przeświętą, oczywiście po łacinie odprawiał, zaczął pana jego trzęsło i prawdę, takiej piany i tak dalej, ale mama wytłumaczyła co i tak dalej, temu nikt się nie dziwił. Ja powiem szczerze, że w Białorusi
takiego 13 roku życia nie widziałem księdza, żeby ksiądz chodził w sutannie. Nie wolno było księdza. Widziałem tylko zakrystia, ołtarz, nałożył też te rzymskie ołtarz, prawda, wyszedł, muszę święto odprawić, po łacinie i tak dalej. Musza się kończyła, zajmował orna, zostawiał tam, prawda, na cywilę, absolutnie w czapkę, tam gdzieś się budzi, nawet tak dyktowany i tak dalej. Oczywiście duże nakładano podatki na kościół, ale ludzie co mieli, prawda, przenosili tam, to sprzedawali, nie było łatwo. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że właśnie w tych latach nawet trochę człowiek głodu złapał, lata 60, kiedy było takie napięcie między Związkiem Radzieckim, ZSRR, a Stanami Zjednoczonymi, była ta głodna wojna i tak dalej. No niestety, taka prawda, bo nawet chleba nie było. Głód to nie, Panie Boże, to nawet nie wiesz co, wody się napisz, jest to, to dziecko chce jeść i tak dalej, a głodne dziecko, no to co? No niestety. Też chcę powiedzieć, że niełatwo było, mieliśmy, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jak żyć, jeżeli jeden raz w ciągu roku jest wypłata. Jak żyć? Wypłata zawsze była jesienią. Chodziło się do pracy. Jak się podobało w tym pochodzie? Człowiek nie miał ni paszportu, nic nie było, absolutnie. To był, ja dopiero później pojechałem do Polski, szczególnie zauważyłem, że to jak gdyby było więzienie, więzienie. I ty nie byłeś świadom tego. No ja, mama na przykład pojechać na Litwę czy na Łotwę, tam dzięki Bogu nas jeszcze ratowało, tam ona mama pochodziła z Łotwy, miała taki domek tam, zawsze ludzie tam mieszkali, zawsze kobiety były tam, można było przywieźć jakieś, czy mąki, czy jakieś kaszy, czy coś, no coś kupić do jedzenia, żeby przeżyć właśnie, to było, nie? Swego tam tych, jak nazywać to tam, sotki, tam arów też ziemi nie dawali. Jeszcze do tego, to przecież ze Stalinowskiej, to tam w ogóle trzeba było podatki za wszystko płacić, nawet za kurę się płaciło podatki. Świniaka się, ja się pamiętam, świniaka się zabiło, to musiałeś zdjąć skórę ze świniaka i sprzedać. Jeżeli tego nie zrobiłeś, ktoś tam na ciebie powiedział, no to ciekawy ciebie, prawda, niestety areszt konkretny posiedziało się i naprawdę to było bardzo tak strogo do przestrzegane. Oczywiście pamiętam jeszcze, jak przyjechałem do Polski, byłem na 5 roku, jeszcze diakonem nie byłem, jeszcze mówię do mamy, woziliśmy tam snopki z pola i mówię, że no jak Pan Bóg by tak dał, wszystko pozwoli, to bym, jak został kapłanem, bym pojechał tam, na to Białoruś. Tam, gdzie mnie wyganiano i tak dalej, a ja bym teraz, jak Pan Bóg pozwoli, z tą Ewangelią, z tą miłością, tak jak właśnie Chrystus to robi, nie? A mama mówi do mnie, synku, mówi, gdzie ty do tego piekła? A ja mówię, mama, ja może wyhamować ci przed piekłem, tak też tam zażartowałem, ale bo nie, to jeszcze trzeba jeszcze w seminarium, bo w seminarium też nie było mi łatwo. Ja robiłem 6., 7., 8. klasa, później 3 lata zawodówki, ślusarz, mechanik. Do tej nie poszłem, bo było gospodarstwo w Polsce. Też przyjechaliśmy, też była bieda. A co my mogli, co my sami przyjechaliśmy? Kupili domek, jak się tam sprzedało się za tych ileś tam parę tych rubli, nie tysięcy, nie tam tysięcy, tam parę rubli. Kupiło się jakieś ubranko, tak, tam było najlepsze na tej ulicy. Przyjechaliśmy do Polski. Pamiętajcie się te czapki, to Polska nazywała się Leninówki. Matko Boże, wiedział, w ogóle nie nakładał tej czapki, nie nałożył tej czapki, ale mówił, idź, to by dał, no poszukajcie z bratem, tak dalej. Każdy obszar, kaca, pruski i tak dalej, ojcze Lenin, tak zaczęli tam, prawda, śpiewać. Wiadomo, dzieci się śpiewa, a ty co masz, ty nawet po polsku konkretnie nie możesz odpowiedzieć, bo no taki podwórkowy język, moi drodzy, no i co ty podskoczysz, tam później oczywiście, podskoczysz, że no, ale tam nie ma tego znania. Ale moi drodzy, i tak to właśnie było, nie, to początek. Ale później skończyłem liceum ogólnokształcące w Kętrzynie dla pracujących, no bo na gospodarce nie pracować. Było gospodarstwo było duże, tam na tamte czasy 16 hektarów i tak dalej, wszystko wręcznie, nie było tam ciągnika i tak dalej. No i zdałem, prawda, wszystko to, egzamin, nawet to, wszystko co trzeba. Zacząłem maturę w 1974 roku i poszedłem do seminarium. Do seminarium też, więc proszę Państwa, jak przyjechałem, tak, bracia, jeden, drugi założyli rodzinę, mama tam też dzieli obywatelstwo polskie, no bo Polacy. A ja w ogóle nic nie brałem. Byłem na tym, na CPCSR, siedziałem CPCR-pokowanie, jak to Polacy mówili i mówią, tam Polacy, z których bardzo nieładnie, to nie będę powtarzał, moi drodzy. I właśnie pojechałem do Gdańska, do konsulatu, żeby bo tam się zgłosili bracia. Przyszło takie, nie będę, to jakieś powiadomienie
co ze mną się dzieje, czemu ja nie przyjadę do konsulatu? Już miałem chyba więcej, a tam od 16 lat mieszkałem w Polsce i wyjechałem na Białoruś w 90 roku. No, to jak ksiądz powiedział już prawdę Przemysław, że zostałem prawdę pracowany jako proboszcz, jako tam dziekan, to takie różne tam sprawy. I w 99 roku dostałem prawdę, byłem dwa razy takie podejście do tego kandydata na biskupa. Oczywiście o tym nikt nie wie, nie może ta osoba wiedzieć. Ja oczywiście wypełniałem też, można powiedzieć, te drugie, które, ale na drugą osobę, a na mnie ktoś drugi wypełnił. To jest taka tajemnica, słowo nie możesz nikomu puścić, tylko nikogo poradzić, zapytać, tylko to jest tajemnica, tak jak tam tajemnica spowiedzi święta, absolutnie. No więc zostałem tak, prawda, poinformowany przez nuncjaturę, że żebym przyjechał do nuncjatury do Mińska. Pojechałem tam oczywiście. Nie chcę tego wrażenia opowiadać i przeżywać, bo człowiek nie wiedział, czy siedzi na tym krzeże, czy stoi, czy w ogóle, czy żyje, czy umiera, czy jakiś zawał, czy coś tak dalej, bo to było, dla mnie to było naprawdę coś, pierwsze, że nie, w ogóle niespodziewane, a drugie, chociaż człowiek nie wiedział, co powiedziałeś, ale po jakimś tam paru takich przyjazdach do tego z nuncjuszem, prawda, przyjąłem to, było Jana Świętego Jana Pawła II. No i tam pracowałem w Mińsku, pomocniczym księdza świętej pamięci Rzymskiego kardynała Kazimierza Świątka z Pińska. I w 2003 roku zostałem mianowany na ordynariusza właśnie tej diecezy, o której teraz dana prowincja włączy nam jakąś odpowiednią aparaturę i chcę troszkę właśnie tak powiedzieć. To jest właśnie, można powiedzieć, cała Rosja. I te kropki, można powiedzieć, do tego tak naprawdę, tego miejsca, to i tam. To jest terytorium diecezy, nowego stanu. Oto właśnie kolor ciemniejszy, to jest właśnie diecezja moja, terytorialna.